Cześć, jestem Ghost. To jest kariera Lechem Poznań FIFA 18. Dostałem informację, że kończą się kontrakty i postanowiłem podjąć próbę negocjacji przez mojego asystenta. Takie warunki mi tu z Gytkierem ustalił, więc chciałbym negocjować chociaż odstępne, żeby zlikwidować, bo takich rzeczy nie chcemy. Dam mu nawet kluczowego, więc myślę, że będzie zadowolony. Długość kontraktu. On ma 29 lat, więc spróbujmy 3 lata. Jeden rok. Chyba coś was boli. 2 lata. No, tak jak chciał początkowo. Nie chcemy klauzuli. Oni pewnie będą coś chcieli? Nie. Dobra, zrezygnowali, więc spoko. 8800 ogólnie zarabia teraz, więc zaczniemy może 9700. Na pewno będzie za mało. Widzicie, to jest właśnie logika FIFA. Zawodnik zarabia 8800 euro, ale nie zgodzi się na obniżkę do 6900 euro w zamian za to, że dostanie premię za podpis i 300 tysięcy za 20 bramek. Więc spoko. Więc spoko, myślę, że zróbmy to. I tak, żeby nam tu nie marudzili, że nie mamy podpisanego kontraktu. W FIFA też by mogli dodać takie coś, że jakieś negocjacje z zawodnikiem, któremu kończy się wypożyczenie, bo Janicki jest na wypożyczeniu i chcielibyśmy go zakontraktować, kupić, odkupić, a tak tutaj nie możemy nic zrobić, tylko zakończyć wypożyczenie, więc to jest trochę lipa, jeśli chodzi o opcje w tej FIFA. Majewski raczej nie, Jóźwiak oczywiście myślę przedłużymy ten kontrakt. Kluczowy. Myślę, że to jest do zrobienia, bo Jóźwiak chociaż nie. Ważny zostanie. Kluczowy chce być. Dobra, i tak jest jeden z lepszych, o ile nie najlepszy. Niech dostanie kluczowego. Kontraktu, no to jak chcesz kluczowego, no to 5 lat. 4 lata. Dobra, 4 lata. 4 a 5 lat. No okej, my też się zgadzamy. Ciekawe, ile sobie pensji zażąda za kluczowego zawodnika. Czemu ja muszę zawsze proponować? Nie, 90 tysięcy nie. Damy mu podwyżkę do trójki. Oho, kurde. Dałem mu więcej niż 100%. 1800 więcej. Więc poczuł się gazdą. Zaczął mi marudzić, więc na razie z nim nie przedłużymy. Kontraktu tutaj zrywa. Co my tu dalej mamy? Mecz z Jagiellonią. Więc zostały nam tylko 3 spotkania w tej karierze Lechem Poznań. Więc proponuję, żeby Jagiellonię przesymulować, a te 2 spotkania zagramy, tak więc uczynimy. Dobra, na Jagiellonię wyjdzie pierwszy skład. Zobaczymy, jak to w symulacji będzie wyglądało. 3-0, Jóźwiak, patrzcie, Jóźwiak bramkę strzelił. Kluczowy zawodnik, jeftić dublet. Dobra, i zagramy spotkanie z Lechią. Skład chyba też zostawimy podobny, chociaż nie tankowić chciał. Prosił o grę, więc on zagra w tym spotkaniu. Z kolei piątek na ławkę rezerwowych. Co tu chcemy jeszcze za zmiany zrobić? Myślę, już możemy powrócić też do Dąbrowskiego. Gdzie on tu jest? Tutaj. Ja lubię mieć jakiegoś SPDK na pozycji. Makuszewski, niestety kontuzja w kadrze, znów nie zagra. Pech naszego zawodnika, więc trener Brzęczek się będzie musiał obejść bez niego. Szkoda, liczyłem, że wyjdzie nawet w pierwszym składzie, ale to takie też marzenia były.
My zaczynamy teraz spotkanie z Lechią. Wolski, Dąbrowski, Tankowicz odwrócił się, Tankowicz broni, Kuciak, Gajos, Kostewicz, piłka do Jóźwiaka, Jóźwiak w polu karnym, Jóźwiak. Niektórzy z Was mogli zauważyć, że zacząłem streamować na YouTubie. Przygotowuję się do kolejnej FIFA, gdzie będą, myślę, streamy bardziej regularne niż to było teraz. Już nie ma sensu zaczynać z tą FIFA streamów. Obecnie streamowałem i streamuję Battlefielda 5 BT, do której miałem też wcześniejszy dostęp. I fajnie, że było paru z Was, sobie pogadaliśmy trochę o pierdołach i nie tylko. Zawsze raźniej było. I o co Was proszę też na większą aktywność też, żebyście wpadali na tego streama, jak już będzie też FIFA i właśnie inne gry. Mam nadzieję, że to się jakoś rozkręci. Chciałbym streamować więcej na Twitchu, bo tak na YouTubie gorsze ustawienia jakoś tak mam, nie mogę się tu przestawić. Pod Twitcha już mam wszystko ustawione i tam chciałbym właśnie streamować. I jeszcze co chciałem powiedzieć, jakieś będę musiał robić powiadomienia, żeby więcej Was mogło na tego streamach pić, ale zachęcam też Was do właśnie obserwowania mojego kanału na Twitchu. Link tutaj się oczywiście wyświetli, link w opisie też. Tam też będą wyskakiwały pewnie powiadomienia, że jestem online, że już nadaję. I mam nadzieję, że to się jakoś wszystko rozkręci. Tutaj akcja Wolskiego, Wolski w polu karnym, będzie dośrodkowywał do Jefticia, Jeftić z główki. No tak piłka sobie leciała, jeszcze coś z tego mogło być. I Mak, pole karne, Mak, Dahlberg na spokojnie. Też pod ostatnim filmem z FIFA było pytanie odnośnie tego, co uważam o obecnym trenerze Dziurdziewiczu. Otóż myślę, że on jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Myślę, że to będzie bardzo dobry trener i gra Lecha. Kurde, tutaj okazję miałem. Gra Lecha zaowocuje dobrymi spotkaniami i zdobycie majstra. Co najważniejsze w tym trenerze, no to wiadomo, były zawodnik Lecha, więc miłość do tego klubu ma i pasję przede wszystkim, a taki właśnie ktoś jest nam potrzebny, a nie wiadomo jakieś jacyś tam trenerzy, co w ogóle Lecha traktują tylko jako przystanek, czy tam nie wiem, zwykłą pracę, bo uważam, że Lech zasługuje na trenera z pasją, jakim właśnie jest Dziurdziewicz. Romario. I Dahlberg, dobra interwencja, jeszcze Jach tutaj asekuruje. Jeftić. Ale co to było za uderzenie? Ani niedośrodkowanie, ani chyba niedobre uderzenie. Ale piłka dobra do Romario. I Dahlberg ratuje tutaj Lecha. Mogliśmy przegrywać. Piątek. Dąbrowski jak wbiegł w pole karne. Lecz uderzenie już nie było tak dobre jak przyjęcie na główkę. Spudłował. Wolski w polu karnym. Wolski uderz to no w końcu. 1-0. Wolski ucisza kibiców Lechii Gdańsk. Wychodzimy na prowadzenie w tym spotkaniu. W końcu późno, ale lepiej niż wcale. Ładna akcja naszego zespołu. Wolski tym przyjęciem zgubił właśnie obrońcę i uderzył na bramkę i mamy gola. Piątek. Wolski uderz, ale petarda w stronę bramki. Piątek. Wolski. Wolski idzie na przebój, nawet nie wiem, czy on taki szybki jest. Wolski już się kiwa i podaje do Piątka. Piątek w polu karnym, Piątek uderzenie, 2-0. Na dobicie pod koniec spotkania, 90 minuta, 2-0. I Piątek zdobywa bramkę. Ostatnio wiemy, jest skuteczny w Serie A. Zobaczymy, co pokaże w reprezentacji Polski. W ogólnie, czy wyjdzie w pierwszym składzie. To się okaże już w piątek. I ładna akcja. Wolski tutaj też miał swój udział. Koniec tego spotkania. 2-0. Tyle w temacie.
i przed nami klasowe spotkanie, mecz z Legią Warszawa na koniec tego sezonu i kariery FIFA 18 Lechem Poznań. Legia Warszawa, nasz największy rywal, skład najmocniejszy i wychodzimy pokonać drużynę z Warszawy. Zaczynamy! Wolski, podanie do Gajosa. Gajos będzie uderzona bramkę i mamy 1-0. Po wielkiej walce na środku pola, bo głównie tak się gra toczyła teraz. Wyprowadziliśmy w końcu jakiś przyzwoity atak i podanie do Gajosa i ten pokonuje bramkarza Legii. Czyżby Wolski znów asysta? Tak mi się wydaje. 1-0. I sytuacja. Dalberg. Myślałem, że ta piłka padnie do tej siatki. Techniczne uderzenie gracza Legii pod poprzeczkę to szło. Gajos. Nie ma spalonego chyba Jóźwiak. Ajej. Jałocha. Interwencja naprawdę na poziomie. Ładnie się tutaj ustawiliśmy, ale bramkarz też ładnie wyszedł do Jefticza w tempo. Musiałby dobrą piłkę posłać. I bardzo na nogę do Żurkowskiego. Aż za łatwo to nam szło do pewnego momentu, bo był bramkarz. W bramce oczywiście niepilnowany Żurkowski. O dziwo. Kurzawa. Ale teraz piłka do Wolskiego. Wolski. No i tutaj dużo przypadków. Przy tej akcji nie wiem, jak ta piłka do Wolskiego trafiła. Ale mniejsza o to. 2-0. Afane, co on wyprawia? Afane i Żurkowski. 3-0. No takie wyniki chcielibyśmy oglądać. I to zdecydowanie z Legią Warszawa. Żurkowski, trafienie. Miał swoją tę sytuację. Pamiętamy, bramkarz obronił. Lecz teraz już nie miał najmniejszych szans w tej sytuacji. Afane, on tu największą robotę zrobił, obracając się po tym podaniu i dogrywając do niepilnowanego Żurkowskiego. 3-0. Gietker, czy będzie szansa na 4-0? Afane, no nie, teraz obronił. I koniec tego spotkania. Pokonujemy Legię 3-0. Wszyscy wiemy, co to oznacza. To nie oznacza, że Żurkowski ma 2 strzały i jedną bramkę, ale oznacza, że wygrywamy Ligę Polską, Ekstraklasę i pokonujemy w wielkim stylu Legię Warszawę 3-0 i zobaczymy podsumowanie tego sezonu. Więc tak kształtuje się tabela Ekstraklasy po wszystkich kolejkach rozegranych. Lech Poznań pierwsze miejsce, Korona ostatnie, Sandecja też tutaj spadkowa, Legia ma drugie, Jagiellonia trzecie, więc widzimy, jak to kształtowało się. Puchar Kraju, Legia, bo my odpadliśmy w 1/4 z Piastem. Tutaj co to było? Aha, ten puchar na początku tu nas nie dotyczy. Liga Mistrzów wygrał Bayern. Liga Europy wiemy, Lech Poznań, bardzo duży sukces. Eliminacje Polska, mamy pierwsze miejsce. To chodzi tyle, jeśli o tabelę. Liderzy. Nie chcemy eliminacji. Ekstraklasa. Najwięcej bramek Tuszyński, Zagłębia, Tankowicz 14. Myślałem, że będzie Gietker gdzieś tutaj. Gietker tylko 10 ma. Więc Tankowicz lepiej się tutaj rezerwowy spisywał. Najlepsi strzelcy w pucharze. Tutaj zbyt wielu nie mamy. Tu też nie. Champions Cup, Euroleague. Mamy tu jakichś zawodników. Dopiero Makuszewski, 5 bramek w Lidze Europy sobie postrzelał. Tutaj Lewandowski, no nas nie dziwi, królem strzelców. Także to by było tyle, jeśli chodzi o karierę Lechem Poznań w FIFA 18. Widzimy się w FIFA 19. A ja Wam dziękuję za to, że byliście ze mną przez ponad 50 odcinków w tej karierze Lechem Poznań. Naprawdę dużo mi pomogliście. Myślę, że bawiliśmy się wspólnie dobrze.
Naprawdę wiele decyzji wspólnie podjęliśmy odnośnie transferów, odnośnie prowadzenia tej kariery i liczę na to, że to się powtórzy w kolejnej odsłonie tej gry. Za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze bardzo szczerze dziękuję. Tu mój Ghost, do usłyszenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć!